nazywam się Zosia Golis i jestem organizatorem tej konferencji Świadomego Życia i Zdrowia. Zgodnie z planem Dagmara z Arizony przyjechała z daleka, ze swoją cudną energią zaśpiewa w oryginale mantrę słowiańską i od tego zaczynamy. Podczas kiedy Dagmara śpiewa, proszę nie kręcić się i nikt nie wchodzi na salę. Później jest krótko hymn wolnych ludzi i pan Bernatowicz rozpoczyna wykłady. Proszę bardzo. Dzień dobry wszystkim. Chciałam jeszcze powiedzieć, że ta energia z Arizony ze mną przyleciała i chciała obdarować was wszystkich tutaj tym słoneczkiem i tą pogodą ducha przede wszystkim. I chciałabym, żebyście ze mną dołączyli do tej mantry. Myśmy ostatnio ją śpiewali na Jasnej Górze, żeby wzbudzić te nasze, zakotwiczyć te nasze słowiańskie energię. No i ostatnio też ją śpiewałam w Grecji, na Gwiezdnych Wrotach, o których też będzie mowa niedługo na YouTube. Z Zygfrydem Ciupką nagrabaliśmy wczoraj, także też będzie mowa o tym. I tutaj pan chce chyba trochę podkręcić ten głos, ale wszyscy znają tą mantrę chyba. Głośnik jest. Krzysiu, to głośnik Halo? Jest? Czy co? Raz, dwa, trzy. Dobrze słychać? Okej. No to zaczynamy. Proszę się skoncentrować na sercu. Zrelaksować się. Nie myśleć o żadnych stresach, zmartwieniach. Teraz łączymy się w świetle miłości, źródła. I jako Słowianie, jako rdzenni ludzie tych ziem, łączymy się razem. Taro koro czaro doro jarga drago wese. 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 Dziękuję. Niech to rozbrzmiewa w naszych sercach i duszach. Dziękuję bardzo, Dagmar. Dziękuję. Słuchajcie państwo, i teraz te osoby, które są na zewnątrz, wejdą i zaczniemy hymnem wolnych ludzi. Kto widział, jak zaczynamy, to jeżeli macie ochotę wstać i wziąć się za ręce, bo na tym polega to połączenie. Zobaczę jeszcze, kto jest za drzwiami i zaraz Krzysiu puści, dobrze?